Radiostrada. 5 minut po 15, tu Radio Kraków, magazyn Radiostrada. Program realizuje Wojciech Zawada. Dzień dobry, mówi Państwu Marcin Koczyba. No a jak to we środy, jest dzisiaj z nami Fryderyk Zyska, nasz kolega redakcyjny, wykładowca akademicki, projektant, człowiek, który nauczył mnie myśleć o motoryzacji w zupełnie inny sposób. Zerwaliśmy z tym myśleniem, że motoryzacja to konie mechaniczne, skrzynia biegów, jakieś tam moce. Nie, nie. Tu mamy zupełnie inne spojrzenie na motoryzację i dzisiaj kolejna odsłona motoryzacji okiem Fryderyka. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu. Ale długo gadałem. Tak, faktycznie podczas tych środowych spotkań zwracamy uwagę na inne aspekty motoryzacji, moim zdaniem ciekawsze, bo skupione wokół tego, co widzimy, w jaki sposób odczuwamy pojazdy, którymi się poruszamy. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o samochodach miejskich. Jak się projektuje takie samochody, na co zwraca się uwagę podczas procesu projektowego, kiedy wybieramy właśnie ten segment jako docelowy w naszej pracy twórczej, czy takie zadanie zostanie przed nami postawione. Zachęcam do zajrzenia na facebookową stronę Radiostrady, gdzie umieszczona jest galeria części tego typu pojazdów, bo znajdą tam Państwo, począwszy od tych najstarszych, na przykład BMW Isetę, ale znajdziemy również współczesne wcielenie Fiata 500, który jest samochodem kultowym, czy to na przykład Citroena AMI, który zmienia podejście zarówno do samochodów miejskich, elektrycznych i sposobu użytkowania. Odnajdziemy również BMW i3 z racji, że jest to pojazd zrobiony z włókna węglowego, jest elektryczny, ale to podejście do wykorzystania tych innowacyjnych materiałów jest dość radykalne w przypadku BMW z tego względu, że zużywają wszystkie ścinki z wykrojników tego typu materiałów po to, żeby zbudować tę konstrukcję, więc w ten sposób myślą o ekologii, nie tylko o sposobie zasilania. Mamy też autonomiczne, elektryczne pojazdy do miasta, ale będące pojazdami odrobinę większymi niż pojazd miejski, czyli mały, nieduży samochód. Są to pojazdy, które mają służyć dostawcom, mogą pełnić też funkcje na przykład ruchomych czy mobilnych kawiarni czy innych usług i to jest wizja Renault w postaci Easy Pro. No i oczywiście też znajdują się takie nie najpiękniejsze przykłady miejskich samochodów, ale zmieniające, czy wynikające, to ich może mało atrakcyjna forma, wynika z funkcji. To są na przykład K-Cars, to są samochody, które widzimy częściej na przykład na ulicach Tokio, z tego względu, że to jest bardzo ściśle zabudowana przestrzeń, więc tam taki typowy kombi czy van nie mógłby znaleźć miejsca. Do zaparkowania na przykład, tak? Tak, i dlatego poruszają się tego typu samochodami właśnie Japończycy, ale też ma to wpływ na projektowanie i tworzenie pojazdów w innych częściach świata, bo na przykład ostatni w galerii to jest Red Space, zaprojektowany przez Chrisa Bangle. To jest wielki projektant, projektował i dla Mazdy, i dla BMW. I tutaj ten samochód jest taką przestrzenią dla już takich ogromnych metropolii azjatyckich, gdzie nie ma miejsca na swoją prywatną przestrzeń. Mieszkania są bardzo małe, biura są bardzo drogie, młodzież nie ma gdzie się spotkać. Hotele są kapsułowe. Oczywiście, więc ten pojazd nie tyle jest samochodem do przemieszczania się, co również przestrzenią, gdzie możemy różnego rodzaju aktywności właśnie bardzo ciekawe i do tego praktyczne, bo te drzwi, które się tak przesuwają na przestrzał, myślę, że to rzeczywiście w małych przestrzeniach jest fajne i że da się w tym pracować. Jeśli utkniemy w korku, to albo z jakiegoś powodu będziemy musieli posiedzieć w aucie, to posiedzimy tam z przyjemnością. Ciekawe to jest. Ja wiem, że to jest kompletnie młodzieżowym językiem mówiąc odjechane i bardzo odbiega od tego, co widujemy na drogach, zwłaszcza w Europie. Ale to ja w ogóle mam takie już poczucie trochę znużenia tą taką klasyką motoryzacyjną. Ale nie mówię o tej klasyce w dobrym tego słowa znaczeniu, tylko to takie DNA, które jest wspólne dla samochodów współczesnych. Że te auta są, różnią się detalami, różnią się nawet czasem wieloma elementami, ale to jest ciągle to samo DNA, to jest ciągle ten sam gdzieś tam szkielet w środku jakby. Natomiast to jest zupełne odejście i
tęsknię za czymś takim. Chciałoby się, żeby takie rzeczy zaczęły się pojawiać. Ja myślę, że to jest właśnie taki powrót do tego, czego zacząłem galerię, tak? Czyli ta Iseta, która jest bardzo niedużym mikrosamochodem wręcz. W tamtych czasach może nie było takiego zapotrzebowania, może nie mieliśmy tyle w latach 50. tak dużego obłożenia, tak dużego zainteresowania i możliwości zakupu pojazdu, więc te auta nie przyjęły się, ale wracamy do sposobu. Iseta miała ten problem też, że te drzwi otwierały się z przodu i w wypadku tam, w wypadku to był problem, ale to łatwo, można myślę, było górą wysiąść. Prawda? Ale jako projektant poradziłbyś sobie z tym, domyślam się, zrobiąc drzwi przesuwne z boku albo w jakiś inny sposób. Ale sposób myślenia projektantów w tamtych czasach był już odważny i pokazywał, że projektanci zastanawiali się nad tym, jak na bazie tych, o których wspomniałeś, pewnych ograniczeń, czy już takich stereotypów, klasyków, jeżeli chodzi o proporcje samochodów, szukali czegoś nowego i może dopiero w dzisiejszych czasach albo w nadchodzących latach znajdą uzasadnienie. Tak? Ten nieduży samochód gdzieś znajduje odzwierciedlenie właśnie w Renault Twizy, czyli takim pojeździe do miasta. Super. Które... To jest pojazd po prostu... Mieliśmy go parę lat temu tutaj, mogliśmy nim pojeździć trochę i on był chyba pierwszy w Krakowie i w tej okolicy. Dzisiaj widuje się ich dużo, ja widuję poza Krakowem też młodych ludzi, którzy tym jeżdżą. To jest naprawdę znakomita alternatywa dla małego samochodziku albo nawet dla motoroweru. Z dachem, elektryczne, fajnie jedzie. No i jest takie designerskie. Jest inne, jest też wesołe i zabawne, przez co może zrywamy tą taką tendencją strasznie poważnych samochodów, że musimy mieć duży, ciężki SUV, który pokazuje, na co nas stać na wszelakim gruncie. A przecież nie o to chodzi w motoryzacji. Ja myślę, że jak myślimy tutaj w studiu o motoryzacji, to powinna ta motoryzacja wzbudzać czy wywoływać uśmiech na twarzy, tak? I to nie chodzi o to, żeby ten samochód był bardzo kosztowny, żeby miał maksymalnie, nie wiem, 1000, 2000 koni mechanicznych. Niech będzie miał 30 parę koni. Niech nie pojedziemy nim nawet 50 km na godzinę, bo w mieście przecież i tak nie powinniśmy przekraczać tej prędkości. Ale żeby wzbudzał te pozytywne emocje i uśmiech, to właśnie w jego aparycji, proporcjach, albo właśnie nietuzinkowym podejściu do wsiadania, wysiadania, sposobie prowadzenia czy podróżowania. To jest nietuzinkowe, tak, prawda? Siedzimy za sobą w jak tym przypadku. Motocyklu, tak. Tak, więc to jest coś innego, tak? No można sobie wyobrazić, naturalnie pasy trzeba mieć zapięte, ale gdzieś towarzyszy naszej podróży w zależności od tego, czy jesteśmy kobietą kierowcą, czy mężczyzną kierowcą, ten nasz towarzysz może nas obejmować i wtedy będziemy podróżować troszeczkę w stylu Titanica. Może nie z takim finałem, ale chodzi o te emocje i pozytywne odczucia. I podobnie jest na przykład właśnie z takimi samochodami niedużymi, czy to Fiatem 500, czy na przykład właśnie Hondą i. Te samochody mają szeroko otwarte oczy, mają taką twarz, która jest przyjazna, wzbudza zaufanie, nie wywołuje żadnych negatywnych emocji, że musimy się ścigać z tym. To trochę jak psiak tutaj jest ten przód. Tutaj właśnie pokazujesz ten Space Red zaprojektowany przez Chrisa Bengel. Faktycznie no ma taki odrobinę czoło cofnięte do tyłu. Taki gdzieś tutaj sympatyczny taka mordka. Psiak. No, tak. Te oczy no może są odrobinę przymrużone, ale na pewno nie są tak dynamiczne jak w wielu super samochodach czy samochodach sportowych, gdzie właśnie ta twarz samochodu jest bardzo agresywna. Jeżeli w kategoriach właśnie projektowania byśmy rozpatrywali te auta miejskie, to faktycznie raczej nie skupiamy takiej dużej uwagi na tych aspektach wizualnych podkreślających moc, chociaż i takie się zdarzają samochody miejskie, ale raczej na takim odczuciu bardziej lifestyle'owym, że spędzamy na przykład wiosnę, lato, jesień, czy nawet zimę w mieście i przemieszczamy się zupełnie na luzie, mamy zapas czasowy, który pozwala nam na to, żeby się cieszyć tym przemieszczaniem, a nie gnać gdzieś na złamanie karku i starać się pobijać kolejne rekordy prędkości. Właśnie to poczucie swobody i luzu, o którym mówisz w tej motoryzacji, która nadchodzi, mam nadzieję, będzie
jakby głównym wyznacznikiem tego, co stanie się popularne, że zerwiemy właśnie z tym stereotypem wielkiej limuzyny, która waży 2 tony albo jeszcze więcej, tylko poszukamy czegoś miłego, sympatycznego dla nas, co, jak powiedziałeś, będzie wywoływało uśmiech. Idąc do tego auta, będziemy się cieszyli, że znowu możemy w nim być. Teraz przerwa na wiadomości dla kierowców i wracamy za moment. Radiostrada. Przypominam, Fryderyk Zyska, projektant, wykładowca akademicki i przede wszystkim nasz kolega redakcyjny jest dzisiaj z nami. Rozmawiamy o samochodach, które możecie zobaczyć w naszej galerii na naszym profilu facebookowym. I tu nie chodzi o to, że my rozmawiamy o samochodach, które już są i można iść do sklepu je kupić. To są samochody, których przeważnie nie ma. Albo będą, albo już były, tak? Bo jak na przykład Isetta. Ale chcemy pokazać to, że nadchodzą takie, już od lat tutaj mamy pomysły, że nadchodzą czasy wolności dla projektantów. Że można zerwać pewnymi standardami, które wymuszała technika. Jak na przykład właśnie chłodnica z przodu. Częściowo tak. Faktycznie z takiego punktu widzenia projektanta środków transportu, to te czasy pełnej swobody już minęły, tak? No, pamiętamy na przykład takie wspaniałe samochody jak Mercedes Pagoda, gdzie, czy na pewno kojarzą Państwo, nawet Audi 100. Samochody, które tą część, w której znajduje się kierowca i pasażerowie, mają przejrzystą, niezabudowaną. Możemy de facto potraktować je jako taką panoramę w dowolnym kierunku. Jak odwrócimy głowę, to nic nie zakłóca właśnie naszego pola widzenia. Dzisiaj już tak nie możemy projektować. Dzisiaj musimy zwrócić uwagę na wiele aspektów dotyczących bezpieczeństwa, również technologii i wykorzystania materiałów w sposób roztropny, bo żebyśmy ich nie marnowali, bo kończą się po prostu te zasoby. Natomiast z drugiej strony faktycznie mamy odrobinę więcej swobody, bo możemy się wyzbyć wszystkich tych ograniczeń, z którymi borykali się poprzednicy, jeżeli chodzi o projektowanie. Mamy inne źródła zasilania, inne funkcje również pojazdu i postrzegania funkcji, zwłaszcza wnętrza samochodu, czyli mamy możliwość stworzenia tego samochodu, pojazdu zupełnie na nowo. Może właśnie teraz wkraczamy w ten czas, gdzie w polskim języku słowo samochód, nie auto, nabiera tego właściwego znaczenia, tak, że ta autonomia pełna wreszcie uwolni samochody od nas i de facto to będą samochody, które same jeżdżą bez naszego udziału, tak, albo ten udział będzie tylko sporadyczny. To, o czym wspomniałem, zmiana sposobu myślenia, w szczególności o wnętrzu, jest również widoczna w tych pojazdach, które umieściłem w galerii. Z tego względu, że w przypadku na przykład tego takiego bardziej użytkowego, większego pojazdu miejskiego jak Renault Easy Pro, już nie będzie kierowcy, będzie naturalnie ta część takiego ulicznego pociągu, w której będzie znajdował się concierge, który będzie obsługiwał ten pojazd, ale raczej jego funkcje, które na przykład będą do transportu, czy coś w rodzaju paczkomatu, czy nawet restauracji, kawiarni, do tego będą mogły być doczepione czy połączone jeszcze do 3 elementów dodatkowych, takich odrębnych pojazdów i one w pewnym momencie będą mogły opuścić czy rozdzielić się z tym głównym trzonem i zmierzać w innych kierunkach i pod koniec dnia wracać, tak, żeby na przykład do bazy już wracał taki w cudzysłowie pociąg. Czyli te jednostki, o których mówisz, to są takie jednostki autonomiczne, tak, które po prostu jadą i w pewnym momencie rozdzielają się, bo... Tak, to pozwala też na inne spojrzenie, bo to nie jest tak, że motoryzacja jest oderwana od wszystkich dziedzin naszego życia. Przecież to, jak wyglądają samochody, ma na to wpływ również moda, architektura, bo my, projektanci, oglądamy, co robią nasze koleżanki, koledzy z tych dziedzin, z tych branż i również za tymi trendami, za tymi kierunkami podążamy. Można by powiedzieć, że wszystkie te główne dziedziny twórczości czy twórcze sztuki ze sobą współgrają i myślę, że w drugą stronę również to tak działa. Zatem
te mobilne funkcjonalności w postaci pojazdów mogą zastąpić pewne funkcje, które są uwzględniane podczas tworzenia czy projektowania dużych obiektów architektonicznych. Może nie jest potrzebne projektowanie przestrzeni użytkowej, w której będzie sklep, w której będzie kawiarnia czy restauracja, tylko będzie przestrzeń, do której będą mogły przyjechać takie jednostki, dzięki czemu załóżmy, że jest duży biurowiec i pracujemy w biurze, a nie zdalnie. Pojawiają się takie codziennie inne pojazdy, czy z innym wnętrzem, tak? Czyli nie musimy zmieniać menu codziennie, tylko zmieniają się restauracje, które się pojawiają w tych miejscach, co też z punktu widzenia projektanta środków transportu, my też musimy myśleć, czy powinniśmy myśleć o takich aspektach, że możliwe, że tak będzie wyglądał nasz świat, tak? Że my wychodząc naprzeciw, czy tworząc taką możliwość, umożliwiamy restauratorom i architektom zupełnie inne podejście, bardziej twórcze do swojej działalności. Tak jak wspomniałem, ta przestrzeń samochodu też staje się odrobinę naszym domem. Od wielu lat o tym mówimy, tyle czasu spędzamy we wnętrzu samochodu, więc projektanci wychodzą naprzeciw tym potrzebom i zaczynają w zupełnie inny sposób aranżować tą architekturę wnętrza pojazdu, ale dobierają też inne materiały, pojawiają się inne funkcje, pojawiają się inne udogodnienia po to, żebyśmy mogli się połączyć i na przykład właśnie pracować z takiego pojazdu. To też ma znaczenie, jakiego rodzaju wygłuszenie i materiały zostaną wykorzystane, no bo przecież nie chcielibyśmy mieć podczas telekonferencji szumów, tła i jakiegoś sygnału, że może znajdujemy się właśnie w pojeździe, a nie w zaciszu domu czy w biurze. Bardzo to ciekawe, co mówisz. Przyznaję, że uruchomiła mi się wyobraźnia i wyobraziłem sobie, że właśnie... Już jesteś projektantem. Że ten świat, który przed nami, zwłaszcza przed tym młodszym pokoleniem, to będzie być może coś zupełnie innego niż to, do czego ja jestem przyzwyczajony, tak? Do zapachu benzyny, którego już na drogach nie ma, do dwusuwów, których już na drogach nie ma, a jak się pojawiają, to sporadycznie motorowery, które też kopciły i były te zapachy, stacje benzynowe, które się wyczuwało z daleka. To wszystko z motoryzacji już zniknęło i nawet nie wiemy kiedy to wszystko się gdzieś tam rozpływa, bo pojawiają się zupełnie inne stacje, inne pojazdy, inne silniki. No a ta przyszłość, o której dzisiaj mówimy, jest niesłychanie ciekawa. Ja to bym bardzo chciał to zobaczyć. Właśnie takie pojazdy i takie rozwiązania. Być może to jest znowu taka wizja, która jest piękna dzisiaj, a życie pójdzie zupełnie innym torem, bo tak bywa. Możliwe, że tak. Ja bym... Jetsonowie na przykład. Tak, zachęcał naszych słuchaczy i słuchaczki do tego, żeby poprosili swoich najmłodszych w domu o to, żeby narysowali może jak oni sobie wyobrażają, że będą wyglądać pojazdy, czy jakimi pojazdami chcieliby się poruszać, żeby wysłali nam, czy w sekcji komentarzy umieścili zdjęcia chociaż tych kreacji, bo to jest właśnie pokolenie, które będzie kreować to, czym my, odrobinę starsi, będziemy się poruszać, bo to przecież oni dla siebie będą projektować. No to zróbmy tak. Drodzy słuchacze, czy wasze dzieci, czy waszych krewnych, znajomych, przyjaciół, poproście przy jakiejś okazji, żeby narysowały i prześlijcie nam zdjęcia. Wklejcie w komentarzu Fryderyk, wykładowca akademicki, od razu oceni, ale nie będziemy tego oceniać w kategorii, na ile to jest praktyczne, funkcjonalne i łatwe do wyprodukowania, bo nie o to chodzi. Dokładnie tak. Chodzi o wyobraźnię, prawda? Tak jest. Więc uruchamiamy, możecie dorośli też narysować. Oczywiście, narysować, namalować, tak. Nie wiem, użyć grafiki komputerowej i podesłać coś, co waszym zdaniem byłoby... No może nie zaraz autem marzeń, ale pojazdem, który utożsamia wam tą przyszłość. Że tak właśnie widzicie przyszłość, jest takim trochę symbolem i tak w tym kierunku chcielibyście podążyć. No ciekawe, czy ktoś napisze. Bardzo, bardzo bym chciał obejrzeć takie rzeczy. Czekamy, zachęcamy. Pamiętajcie, nasz profil na Facebooku jest do waszej dyspozycji. Oczywiście komentować fotografie, które Fryderyk gdzieś zamieścił, też można. Napiszcie, czy wam się to podoba, czy nie. No albo co się nie podoba. Albo co się nie podoba. Dobrze, no to czekamy na wasze wpisy. Fryderyk Zyska, nasz kolega redakcyjny, wykładowca akademicki, był dzisiaj z nami. Wojciech